Piotr Żyła na miejscu 14, a teraz Michael Neumayer, 34-letni reprezentant Niemiec. Dla niego to są czwarte mistrzostwa świata. W Oslo był w drużynie, która zdobyła brązowy medal w konkursie zespołowym. W tym sezonie kilka dobrych występów, między innymi drugie miejsce Vikersund. To by sugerowało, że sobie świetnie radzi na mamutach, a tymczasem ten skok naprawdę dobry. Nawet z dobrym lądowaniem jak na Neumayer. Tak. No zobaczymy, 98,5 metra dalej niż jaka chwala przed chwilą, o 1,5 metra. Noty 18, 17,5, jedna siedemnastka, która odpadnie, podobnie jak nota 18. Zatem będzie miał 54, 4,5 punktów. Jest siódmy. I jest siódmy. I teraz czekamy na kolejnego skoczka, Tom Hilde. Zwycięzca wczorajszych kwalifikacji, Tom Hilde, reprezentant Norwegii. Pamiętam. I to jest szansa, Marek, na daleki lot. Jest w tym sezonie trzeci, pamiętamy, w turnieju czterech skoczni. Najlepsze miejsce w Pucharze Świata, drugie w Sapporo. Ale wysoko, nie. Około 100 metrów. Zadowolony z siebie, ale wydaje mi się, że na treningach lepiej trafiał na progu. Ładniej to wszystko wyglądało w locie. Także z lądowaniem 99,5 metra. Dalej od Neumayera o metr. Neumayer dopiero siódmy, więc takie uczy na pewno zostanie Morgenstern. Przypominamy, Maciej Kot na miejscu trzecim. Przed nami Simon Amann, później Prewc, Matura, Freitag, Kraniec i Kamil Stoch. A po Kamilu pozostaną Freund, Jakobsen, Bardal, Schlierenzauer. Hilde na drugim to się miejscu potoczy szybko. 0,8 punktu straty do Takeuchiego. Maciek Kot na czwartej pozycji, strata 2,8 punktu. No i popatrzmy na czterokrotnego mistrza olimpijskiego Simona Amana. Zawsze potrafi sprawić niespodziankę. Dźwignął się tak jak on. Szybciutko i 100 metrów chyba będzie. Może troszkę mniej, ale w pobliżu 100 metrów na pewno lądował Simon Amann. 99. O, wiatr 0,8 metra na sekundę. Noty sędziowskie jednomyślne z wszystkich pięciu arbitrów po 18,5 punktu dla Simona Amana. No, skoczył pół metra bliżej niż przed momentem Hilde. Ma więcej odjętych punktów za wiatr, będzie dalej. Jest na szóstym miejscu. Maciej Kot ciągle czwarty. Ten element wiatru spycha go zdecydowanie w dół, chociaż nie ma co ukrywać, że ten skok 102 metry prowadzącego Taku Takeuchiego zrobił wrażenie. 100 metrów Morgenstern, 101,5 Maciej Kot, to są te skoki 100 metrowe, a teraz Peter Prewc nie lubi normalnej małej skoczni, czuje się dobrze na wielkich obiektach, ale teraz chyba postanowił zaprzeczyć tym wszystkim obiegowym opiniom. Pytałem go wczoraj, przedwczoraj podczas treningu. 102,5. Najdalej. Najdalej. Mówił, wychowałem się wprawdzie na małej skoczni, w małej miejscowości, niedaleko Krań. Prowadził mnie znany łowca talentów, trener Rymowszak. Ale nie lubię skakać. No między nie lubię, a potrafię, a przypomnę, że on przecież także na Igrzyskach Olimpijskich był wysoko siódmy. To jest różnica. Peter Prewc obejmuje prowadzenie. Takeuchi traci 2,4 punktu, Hilde 3,2, Morgenstern 3,9 i piąty Maciej Kot 5,2. A za chwilę będziemy oglądali Jana Maturę, ostatni z czeskich skoczków, który świetnymi występami w Sapporo, gdzie dwa razy wygrał, w Harachowie, gdzie był drugi, trzeci, awansował do czołowej dziesiątki klasyfikacji Pucharu Świata. Jest na ósmym miejscu 33-letni Jan Matura. Dobra prędkość na progu, powyżej 85 km na godzinę. Świetny lot Matury, bardzo daleki skok, ładne lądowanie Czecha. No i być może on za chwilę będzie liderem. 102,5 metry, taka sama odległość jak przed momentem Petera Prewca. Wysokie noty, popatrz Włodek. No właśnie, 3,19, skrajne 19,5, 18,5. 10 punktów odjętych, Prewca miał 7,6. Na sekundę, tak. No więc pewnie Prewca nie wyprzedzi. Ale punkty odjęte za wiatr będą decydowały. Jest na trzecim miejscu Takeuchi, Matura, różnice niewielkie. 2,4 traci Takeuchi. Jan Matura 0,2 za Japończykiem. I w tej chwili dla Freitaga jest obniżona belka startowa. 11 obniżona belka.
O, Freitag w tym sezonie skacze bardzo dobrze. 21-letni niemiecki skoczek to Werner Schuster, który właśnie podjął taką decyzję, aby belkę obniżyć. Przypomnijmy, wygrał w Oberstdorfie, był drugi w Wiśle, w Soczi, czwarty w Zakopanem. Jest na 7. miejscu w łącznej punktacji Pucharu Świata Richard Freitag. Startował na Mistrzostwach Świata w Oslo. Tam na dużej skoczni zajął 15. miejsce. Ta seria, drugie miejsce Wisła, Soczi. Wcześniej Soczi, Oberstdorf, zwycięstwo pokazuje, że tę formę łapał w drugiej części sezonu. No i zobaczymy, na ile go stać z tego obniżonego rozbiegu. Może być bardzo daleko i jest powyżej 100 metrów. Bardzo ładny, czysto wykonany skok. 105, myślę. Czysto wykonany, 103,5, a więc... Najlepsza odległość. Najlepsza odległość i noty... 19 punktów wysoko, będzie miał 57 punktów od sędziów, ale odjęte aż 11,7. Ale mniej odjętych punktów. Też punktów za obniżoną belkę startową, co trochę mu pomaga. No więc ta decyzja Schustera chyba była słuszna. W jego przypadku słuszna. Freitag o punkt prowadzi przed Peterem Prewcem i za chwilę Robert Kraniec. Mistrz świata w lotach narciarskich, co sugeruje i co wielokrotnie potwierdzał Kraniec, że najlepiej czuje się Słoweniec na mamutach. 31-letni zawodnik z Krania. Wiatr widzimy cały czas powiewa w ostatnich kilku minutach, zdecydowanie powyżej metra na sekundę, no ale te uśrednione odczyty pokazują, że wieje z dołu. Zawodnicy mają zatem punkty karne odejmowane. Troszkę zaczyna nam padać śnieg. Na pierwszym planie Goran Janus prowadził kadrę B przez długie lata razem z wychowawcą całych generacji młodych skoczków z Krań, Goranem Grilcem. Obydwaj stworzyli świetny duet. 11. belka startowa, więc ta sama, z której startował wcześniej Richard Freitag. Robert Kraniec. O, jest około 100 metrów w wykonaniu Roberta Krańca. Nie tak daleko jak Freitag, jak Prewc, jak Takeuchi, jak Matura. No ale... Ale mistrz świata w lotach, jak poczuje troszeczkę wiatru, leci sobie. A my za chwilę będziemy lecieć razem z Kamilem Stochem. Przypomnę, z 9. belki najdalej dzisiaj w serii treningowej 103 metry. Był już 4. i 6. na Mistrzostwach Świata. Wygrywał tutaj w 2012 roku. Tyle, że na dużej skoczni. Tak, jest w formie. No i zobaczymy. Wielu trenerów mówiło, że na dużej skoczni tutaj właśnie Hilde i Stoch mogą być tymi, którzy postawią się mocno Schlierenzauerowi. Schlierenzauer ciągle jest uważany za głównego faworyta, ale teraz Kamil Stoch do pobicia. 103,5 metra. Patrzymy na próg. Szybko wyszedł. Czy będzie daleko? Jest dobrze, ale czy jest 103,5 metra, żeby wyjść na pierwszą lokatę, pierwsze miejsce za moment? Trudno mi ocenić do końca odległość. 102 metry, a więc nieco bliżej niż Freitag, bliżej niż Prewc, tyle co Takeuchi, tylko że minus 7,7, a ma dwie noty, 3 po 19,5. To będzie bardzo bliżuteńko. Zobaczymy, czy Freitag się obroni. Było półtora metra dalej, ale on tu tracił. Za chwilę myślę, zobaczymy. Że będzie w pierwszej trójce, Kamil. Na którym ale miejscu? Będzie pierwszy. No brawo, w pierwszej trójce na pierwszym miejscu, Kamil. Liczyłem to, żeby... 2 punkty przewagi nad Freitagiem, 3 punkty nad Prewcem. 5,4 traci Takeuchi, 5 jest Jan Matura. A teraz Severin Freund. Popatrzmy na reprezentanta Niemiec. Niemcy wpisują się świetnie. Severin też ten sezon ma znakomity. 85 km na progu, podobnie jak miał Kamil Stoch. I leci daleko też, ale bliżej od Polaka. Nie ulega wątpliwości. 100, może 101 metrów. Na pewno bliżej. Ten skok Kamila świetny technicznie, po 19,5. Najwyższe noty do tej pory uzyskał Polak i to dało mu to prowadzenie dwupunktowe w tej chwili przed Robertem Freitagiem. Przypomnę, 8. jest jeszcze Maciej Kot, który skoczył 101,5 metra. Miał odjęte więcej punktów, zwłaszcza za wiatr. Kamil 7,7, Maciej 9,8 punktu. No ale dwaj nasi zawodnicy, jeden prowadzi, jeszcze pozostało Jakobsen, Bardal, Schlierenzauer, 3, czyli Kamil będzie w najgorszym wypadku 4. Anders Jakobsen. No on się mocno nastawiał tu na tę rywalizację.
skakał nierówno wprawdzie podczas treningów. Zobaczymy, czy jest tak mocny jak podczas turnieju czterech skoczni. Nie. A więc jeden z Norwegów traci szansę. Za chwilę Anders Bardal. Dzisiaj zresztą było widać, Marek, podczas serii treningowej tylko 91,5 metra. Nie chciałem tego przypominać, żeby nie zapeszać skoku Norwega. A teraz tylko 96,5. To jest zdecydowanie za mało. Tak. Trochę tutaj, jak widzimy, rzucało mu nartami. Być może jakieś podmuchy wiatru, chociaż ten odczyt pokazuje, że miał 0,7 metra na sekundę. Jest na miejscu 17 Anders Jakobsen. Bardzo daleko. W tym momencie traci szansę medalową. To nie ulega wątpliwości. Może w drugiej rundzie awansować o kilka miejsc, ale przebić się do czołowej trójki oczywiście nie ma takiej możliwości. No i Anders Bardal, jego rodak, wicelider, trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świat. Wicelider, przepraszam, klasyfikacji generalnej Pucharu Świat. Trochę więcej zaczyna padać, ale tam są rowki wycięte. Ten najazd jest bardzo dobry. O, daleko. Bardzo daleko. Bardzo daleko Anders Bardal. Wysoka, równa forma w ubiegłym sezonie, gdy zdobył Puchar Świata. W tym sezonie, gdy ustępuje Schlierenzauerowi, ale jest przecież drugi w klasyfikacji generalnej. 103,5 metra. Taka sama odległość jak Richarda Freitaga. Wiatr pod narty prawie metr na sekundę. Też wysokie noty. 4,19, 1,19,5 punktu. Obejmie no i prowadzenie. Zobaczymy, będzie liderem. Obejmie prowadzenie. Tak jest. O 2,8 punktu przed Kamilem Stochem. Stoch po pierwszej serii. Na pewno w pierwszej trójce. I teraz Gregor Schlierenzauer. Skakał znakomicie na treningach i gorzej w kwalifikacjach do dziewiątej belki obniżone. Decyzja jury, oczywiście jest zgoda. Zobaczymy, jest w formie. Pokazał to na kończących treningach przed kwalifikacjami. Wygrał dwie serie, teraz szybko machał Pointner, żeby zdążył. Widocznie był dobry kierunek wiatru, czy zdąży. Ile skoczy Gregor Schlierenzauer, główny faworyt tutaj do złota, ale skok jest średni i ta strata będzie spora, tylko oczywiście zależy, ile tracił. A nie tracił wiele, proszę Państwa. Tylko 5 punktów za wiatr. 3 punkty ma za bramkę dodane. 98 metrów. Noty po 19 i 18,5. No, ciekawa będzie ta rywalizacja. Jest za Bardalem Stochem na trzecim miejscu. Przegrywa z naszym zawodnikiem o 1,3 punktu, a z Bardalem o 4,1 punktu. Wszystko w drugiej serii będzie otwarte. Maciej Kot, 11. Tak, a więc za chwilę Państwo zobaczą na swoich ekranach wyniki. Niestety Dawid Kubacki nie zakwalifikował się do 30, zajął 31 miejsce. Piotr Żyła po pierwszej serii na miejscu 26, a więc mamy trzech Polaków w drugiej rundzie. Kamila Stocha na drugim miejscu, na początku drugiej dziesiątki Maćka Kota i pod koniec trzeciej dziesiątki Piotra Żyłę. No, ale walka w drugiej rundzie zapowiada się niesamowicie emocjonująco. 2,8 punktu straty Kamila Strocha do Bardala. Schlierenzauer traci do prowadzącego Norwega 4,1 punktu. W 9 punktach mieści się 9 zawodników czołowej grupy. A Maciej Kot traci 11 punktów. Simon Amann 12,8. To spora strata. A więc nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby ta walka o złoto rozegrała się między Andersem Bardalem, Kamilem Stochem, Gregorem Schlierenzauerem. Blisko jest jeszcze Freitag Prewc. No i na tym byśmy chyba zamknęli tę listę kandydatów, ale oczywiście żarty na bok. To jest otwarte. Wszystko w drugiej serii, mogą zmieniać się warunki. Jedni skoczą dalej, inni z kolei trafią na wiatr. Dzisiaj to jest do rozstrzygnięcia za pół godziny.